Poranek Radia Tok FM. Panie ministrze, czy pan nie uważa, że to jest kłopot z pana doradcą, panem Mirosławem Barszczem, który jest pana doradcą, ale tutaj gazeta, dziennik Gazeta Prawna już drugi dzień z rzędu pisze o tym, że wygrywa po prostu z wolnej ręki kontrakty na duże zamówienia. Znaczy, to jest manipulacja, którą jednak chcę bardzo stanowczo sprostować. Po pierwsze, wszystko było transparentne. Ogłoszenie o przetargu było zamieszczone w biuletynie zamówień publicznych. Każdy mógł się zgłosić. Zgłosił się tylko on, dlatego że tutaj oczekiwania są bardzo unikalne i niezwykle trudne. Chodzi o napisanie systemowej ustawy deregulacyjnej, wzorowanej na przykład na tym, co robią Brytyjczycy, i powiedzmy sobie szczerze, poza Mirosławem Barszczem nikt się na tym w Polsce nie zna. I drugie, bardzo fundamentalne sprostowanie, to nie są pieniądze dla Mirosława Barszcza, to są pieniądze dla firmy, którą on reprezentuje, a Mirosław Barszcz za te pieniądze, czyli za 250 tysięcy, będzie musiał stworzyć zespół kilkunastu ekspertów wziętych z rynku, czyli prawników i ekonomistów, którzy przez rok będą taką ustawę przygotowywać. Pani redaktor świetnie zna stawki, jakie obowiązują na rynku eksperckim. Tak, ale i to wie pan, panie ministrze, to nie budzi wątpliwości. Wątpliwości budzi to, czy nie ma konfliktu interesów, że on jest jednocześnie bardzo ważnym pana doradcą. No, właśnie dlatego, że jest doradcą, cieszę się, że to on będzie odpowiadał za fundamentalnie ważny projekt. I mówię jeszcze raz, gdyby ktokolwiek inny w Polsce znał się na tych zagadnieniach i chciał za te pieniądze, które przyzna pani, jeżeli wziąć pod uwagę, że one się rozłożą na kilkanaście osób i to czołowych ekspertów, to są pieniądze raczej symboliczne, więc gdyby ktokolwiek chciał się zgłosić, gdyby ktokolwiek wcześniej się zajmował tymi zagadnieniami, tak jak od paru już lat zajmuje się Mirosław Barszcz, to pewnie nie byłoby tego problemu.